Ten hardkorowy samochód to nie jest Titan, to jest jeszcze jakiś inny. O, to jest ten. Ona ma jakieś przesadzonie wielkie koła. Co to w ogóle jest? To jest chyba samochód rzeczywiście na śniegu albo coś, nie wiem. Co to kuźwa jest? Zobaczcie, co my będziemy mogli z nim zrobić. I co będziemy robić? No już pewnie wiecie, jak wybieramy samochód offroadowy, jakiś taki hardkorowy, to znaczy, że będziemy szukać ukrytych samochodów i też potwieramy sobie wszystkie wheel spiny. Ej, usuwamy te skrzynki czy nie? Jeśli chodzi o wagę, ponoć te skrzynki ważą tylko 6 kg, więc usuwać czy nie? No i mi się wydaje, że nie usuwamy, no bo to fajnie wygląda. Jakbyśmy rzeczywiście jakiś ładunek chcieli gdzieś tam ogarnąć, nie? Ja bym zostawił. Cyk. Nie, no nie będziemy zmieniać felg, żartowałem. Ale możemy też zwiększyć... Wow, patrzcie, co? Co? Jaki wielki cal! Instalujemy sobie resztę rzeczy. Słuchajcie, mamy go już w klasie ES1. Jak skończymy go tuningować, to chyba będzie najlepszy samochód offroadowy, coś tak czuję. Chociaż ten Jeep Trailcat, którego robiliśmy wcześniej, no też był kozak, więc... O kurde, poza skalą już. A nie, nie mamy jakoś dużo mocy na razie. Jak na to, co możemy zrobić... Patrzcie, jak fajnie statystyka wychodzi poza skalę. 1000 kW mamy, czyli jakieś 1300 koni mechanicznych. Mocy będzie miał za wiele. Stary, mocy nigdy nie jest za wiele. Człowieku. Zaraz zobaczymy, co on potrafi. 1300 koni, mówicie? No i z tymi skrzyniami fajnie wygląda. Ciśnie. Ho, ho, ho. Pięknie. Dobra, jeszcze tylko sobie zrobimy szybki tuning, jak zawsze. Zobaczę, czy tutaj wszystko na pewno jest dobrze. Ciśnienie oczywiście do... aż będzie na kapciu jechał. Tutaj możemy jeszcze biegami coś pobawić się. 360 km na godzinę. Jezu, co to za kozak. Aż normalnie w szoku jestem. Dobra, zawieszenie jest fajne. Tutaj wszystko jest na miękko zrobione, więc będzie się fajnie bujał. Jaki dyferencjał całkowicie zablokowany. No dobra. Toyota lepsza od Lambo, mówicie? O, będzie kozak. Na razie nie gram razem z widzami, wiesz, ale zrobię specjalnego streama, gdzie będziemy sobie razem grali. Także spokojnie. Na razie gram sam. Szukam sobie zaginionych samochodów. Dobrze. To teraz obiecałem wam, że będziemy sobie wheel spiny otwierać. Tutaj zobaczę, czy są jakieś nowe rzeczy. Daily payouts. O, ktoś mój blueprint kupił. Albo coś tam ten. Co my tutaj mamy? Super wheel spiny. Dwa super wheel spiny mi dali. Jakimś sposobem. No to losujemy. Losujemy. O, Ford Escort, jakieś ubranka i emotkę. No dobra, no. Ale Ford Escort nawet całkiem spoko. Uwaga. Kasa. 5000? Nie, no! Co tam było? To była jakaś alfa, zobaczcie! Ja! O! Viper, okej. I... jakieś buty? Po co mi buty, jak ja tu samochodami jeżdżę? Uwaga. 100 tysięcy, dobra, może być. I... Dawaj. Dobra. No i okej, to co, jaki mamy, gdzie mamy pierwszy samochód? Zobaczmy sobie. O, w pobliżu gdzieś jest. Mamy tak, raz, dwa, trzy. Trzy samochody, jeden jest zimowy i ukryty gdzieś tutaj. To jest ciekawe, bo to jest taka dosyć otwarta przestrzeń. Natomiast tutaj będzie, myślę, że ciężko znaleźć w tym lesie, ale spróbujmy. No nareszcie się na live załapałem. Bierz te buty na offroad.
Ale zobaczcie, dziwne, że do tego samochodu nie możemy zainstalować sobie kapci zimowych, nie? Chociaż wydaje mi się, że one, jak już są takie szerokie, to one już są zimowe. Dobra. Tutaj mamy naprawdę konkretną strefę i myślę, że będzie tu ciężko znaleźć ten ukryty garaż, hangar. Wyciśnij nim 400 km na godzinę. Oj, powiem ci, że będzie... byłoby ciężko. O, jest! What? Tak szybko bym znalazł? Ja pierdzielę! To jest niedorzeczne. Co? Co to jest? O. No, jakaś nowa fura, wiadomo, ale... Still do actually, if Nan hasn't chucked it out. Lotus. Elise GT. Ah. Let's get it out of here. Lotus Elise GT1. To musi być bardzo przyczepne i fajne i w ogóle. Killer when it's ready. I'll call you. W menu samochodowym, jeśli przy samochodzie jest ikona ścieżki, mata zamontowane. A, spoko. Śnieżki, nie ścieżki, Boże. Czyli tu są zamontowane już standardowo opony zimowe, rozumiem. Czyli nie trzeba, bo on ma tą ikonę śnieżki przy sobie, więc to tak jakby... Jest to już zimowy samochód. W porządku. Ja pierdzielę, myślałem, że w tym lesie zejdzie nam dłużej czy coś. Ale fajnie, szybko sobie znaleźliśmy Lotusa Elise'a. Tutaj jest Lotus Exige do kupienia w Fordzie i powiem wam, że zrobiłem go już na wyścigi, ale jakiś taki za dobry nie jest. Myślałem, że będzie super się prowadził czy coś, ale szału nie robi. Oh shit, ciężkie lądowanie. Nie, także no, no zobaczymy jeszcze tego Elise'a F1. Au! Dobra, jedziemy do następnej strefy, zobaczymy. Teraz będziemy na lodowisku, na jeziorze. Ja nie wierzę, że tak szybko znalazłem ten hangar. Po prostu jakoś go na niego natrafiłem. Widzowie mi pisali, że te samochody można bardzo łatwo znaleźć. Samochody, garaże i później samochody można znaleźć w bardzo łatwy sposób, bo do nich przeważnie prowadzą takie wąskie ścieżki. I w ten sposób można je sobie odkryć. No ciekawe. Z telemarkiem wylądował. Ja wiem, czy z telemarkiem. Jakby tak. Wow, co to tutaj jedzie? Też jakiś fajny offroader. Chyba jakiś Jeep. Albo Ram. Nie, Toyota też. Fajna. Dobra. Jedziemy. Opowiem wam, że jeśli chodzi o przyspieszenie tego samochodu, to w porównaniu do tych poprzednich Hoxów, które mieliśmy, no nie jest jakiś tam najlepszy. Ale myślę, że prędkość maksymalna w nim będzie fajna. Czy on gwizdzy? O, patrzcie, co my tu mamy. Co to jest? O! Influence. Nieźle. Dobra, i tutaj będzie się fajnie szukało. Będziemy cały czas z bokiem latać. Ja myślę, że ta wyspa... Myślę, że na tej wyspie jest ukryty garaż. Zobaczmy. To mój pierwszy donate, pozdro. Dzięki ZK za donacik. O, jest! Patrzcie! What? Już tak byśmy szybko znaleźli. Coś dzisiaj za łatwo nam idzie. Co pojadę na ten, to... Trochę zamarzł. Ciekawe, kto na takiej wyspie buduje garaż. Odkurzacz. Land Rover. No i dobra. Też zrobimy z niego koksa, jak zwykle. Okej, okay, teraz tak. Mamy następną strefę, to jest tu. Ej, no idziemy jak burza z tymi strefami. Ja nie wiem, co się dzieje. Lucek znów na cheatach. Ej, no bez przesady. To w takim razie trzeba będzie kupić jakąś chatę. Ależ gwizdzę. Mamy popsutą kierownicę. Wow! Jedziemy.
Jedziemy na następną strefę, czy tam znajdziemy auto. A właśnie, czy po drodze będziemy mieli jakąś chatę do kupienia? Chyba nie, ale pojedzie... O, jest tutaj coś. 200 tysięcy, ale nic za to nie dostaniemy. To nie warto kupować. A tu? 2 miliony. Fast travel anywhere. Evolo Super Wood Spiny. Tutaj coś mamy. 10 milionów to trochę za dużo. Tutaj mamy chatę kupioną. Tutaj coś jest. Ile? 350 tysięcy, ale nic nie dostanę za to. Bez sensu. 200 tysięcy. Tu? 1 500 000 i nic nie dostanę? To się w ogóle tu pojawia? No tak, za tą budę. Nie wiem, o co chodzi. Nie, bo za niektóre chaty dostaje się Willspiny chyba. W tej za 2 miliony jest 10 Willspinów. Co? Trzeba kupić jakąś chatę. Milion nie pojawia się tutaj, aha. Super Willspiny pokażą się, jak pojedziesz do tego domku. Okej, no to kupimy chyba jakiś za 2 miliony i zobaczymy, czy się zwróci, okej? No wapie, nie widzisz, co dostaniesz. No dobra. Bo tam niektóre bonusy widać, nie? Na przykład, że można się wszędzie teleportować w jednej, z jednej chaty, ale... W sumie ten teleport byłby spoko. Chyba... No zobaczymy. Woo! No powiem wam, spodziewałem się czegoś więcej po tej Toyocie, ale nie jest źle. Kurde, lucek biznesmen. No tak, trzeba dbać o interesy. Nie będę kupował chaty, która nic mi nie daje. No ale dobrze, że powiedzieliście, że to trzeba podjechać. O! Trzeba podjechać bliżej, żeby się dowiedzieć, co ona daje. Ej, szału nie robi ten samochód, ale może można by było go lepiej porobić, na przykład dając mu lżejszy silnik. Na przykład zwykłą V8, czy zwykłą, 6-litrową. Zawsze może trochę lżejszy by był. No ale nic, jesteśmy na następnej strefie i rozpoczynajmy szukanie. Te pojazdy brzmią jak kosmiczne. Kurde, teraz nie widać tutaj żadnych ścieżek. A widzowie mi pisali: Lucek, szukaj ścieżek. Bo ścieżki często prowadzą do tych garaży. Takie jakby single tracki, pojedyncze. O, coś tutaj jest. Ale to wychodzi poza strefę chyba. Był po lewej chyba. Nie, no spokojnie. Jakoś go znajdę. No dwa pierwsze poszły super. Praktycznie, nie wiem, czy one były takie super proste, czy co. Podjechałem z odpowiedniej strony i dlatego znalazłem je praktycznie od razu. Na dachu hangaru? Nie, no chyba nie. To było bardzo dziwne. Zresztą tutaj jeździłem wyścigi i jakby też było parę tutaj zabaw różnych z wami. Ja tutaj nic nie widziałem, ale cholera wie. Nigdy nie wiadomo, nie? Tutaj już jakby przeglądałem wszystko. Dziwne, jakby w tym miejscu był jeszcze dodatkowy garaż. Garaż pod garażem. No w hangarze jest schowany. Tu jest jakiś taki domek. Jeju, jakiś ciągnik. Ciągnikami też się powinno ten... Też się powinno jeździć w Hordzie. Wyobraźcie sobie ciągnik. 700 koni mechanicznych albo 1000 i zrobilibyśmy mu inną przekładnię, żeby jechał 400 na godzinę. Ach, ciekawe, czy dałoby się 400 na godzinę. Pewnie od braku amortyzacji z tyłu jakoś by tam wybijał się strasznie do góry, nie? Ten hangar, którego szukamy, ma taki półokrągły dach. A tamte były kwadratowe. One są charakterystyczne. Koło twojego auta. Co koło mojego auta? Na pewno nie jest koło mojego auta. Poszukaj w Fordzie Horizon 3. Tak, tam na pewno go znajdę. Ej, no what the fuck? Już wszystko poszukałem tutaj. Przeszukaj krzaki koło twojego auta. Ej, no już tam jeździłem, ale jeszcze raz sprawdzę. Bo już wszędzie patrzyłem, no.
Tak mi się wydaje przynajmniej, może nie widziałem gdzieś. Nie, no musi gdzieś być. Tak tutaj wygląda ten lasek na gęsty. No to tutaj powinno być. Nie? Weź to olej. Był update, teraz są kwadratowe. Oj, nie było żadnego update'u. Dalej są półokrągłe te hangary, bo już żeśmy znaleźli zresztą kilka teraz. Wyjdź z helikoptera. Za chwilę wyjdziemy z tego helikoptera. Jeszcze ten... Poszukaj na necie. Nie no. Jeszcze trochę się pobawimy. To jest pierwszy chyba tak trudny do znalezienia samochód. O kurde. Jest trudny, bo tutaj... Jakby... Może tutaj? No tu powinien być! Już mi naprawili kolejny samochód, no. Tego Range'a, co... Czekaj, tu jest jakaś droga. Zobaczmy. Jakaś stara droga tu jest. Widzowie mi mówili, jeździ tymi drogami, to znajdziesz. W komentarzach mi pisali pod filmami, żebym następnym razem tak robił. Użyj GPS-a. Ej, no what the... Ej, ta droga się tu kończy. Co dalej? Janusz był i zabrał. O kurde. No na pewno nie postawiliby garażu na torach. Chociaż już widzieliśmy garaż na środku jeziora na wyspie, także... Pamiętaj, że najciemniej pod latarnią. Dzięki kurde, Mati. Piernicze, wy to jesteście... Zawsze mnie wkręcacie w coś, no. Jedź w lewo, jedź w prawo. Ale czekaj, bo tu są jakieś krzaczory. Ja wiem, że ktoś tam na pewno mówi do... O, jest! O, jest! Aż sobie normalnie wezmę winogron. Właśnie, macie coś do jedzenia? Ja mam. Winogron. Co to jest? A, jakiś paskud chyba. It might not look it now, but this car was a masterpiece of British design. Makes you proud. Hmm? Taki sobie. Stracę moją całą kasę, cholera. Ale zyskam Super Wheel Spiny, także w nagrodę, że czekaliście tak długo, aż znajdę tą chapę, polosujemy sobie Super Wheel Spiny i zobaczymy, co w nich wydropie. Czasami zdarza się, że... W tych Super Wheel Spinach dostaje się więcej kasy, niż kosztował rzeczywiście dom. Także to jest bardzo ciekawe. Jakiś kościółek tu jest. Tu jest jakaś nowa chata. 2 miliony. Czemu ona kosztuje 2 miliony? Pewnie jakiś... Aha! Ale zajebisty domek. Bierę go. Co on nam daje? Wow! Fast Travel Anywhere i Sliver Top Hat. Dobra, bierzemy. Zamknij się, już ja chcę kupić. Nie mogę teraz tego nacisnąć, jak on mówi. Teleporty ci daje. No, teleporty się przydadzą za darmo. To będzie spora oszczędność. Znaczy, one są za darmo? Chyba nie, bo trzeba te Fast Travel odblokować, chyba nie. Okej, to będzie moja domyślna chata teraz. Mamy samochody już odblokowane. I to jest ten Range Rover. Plus jeszcze Lotus GT1. No dobra, zobaczmy. Ale kwadraciak. No i dobra, i mamy Lotusa, który mnie bardziej interesuje. Nie za darmo, tylko wszędzie. No, pewnie będzie te... Trzeba te tabliczki. Lotus jest ciekawszy. Lotus jest naprawdę kozak. Dobra, co ja miałem... Aha, zaraz polosujemy te spiny, ale zobaczmy tego Lotusa, jestem jego bardzo ciekawy. Gdzie on tutaj jest? Panie Lotusie, weźże się, no pan pokaż. Lotus... Lotus GT1. Nieźle.
Nieźle. Patrzcie, jaki szeroki. Ja podejrzewam, że to będzie koksu, jeśli chodzi o przyczepność. Może nawet będzie lepszy od Radikala. Podejrzewam, że może być na... Ale paskudny. No ale nieważne. Ważne, żeby dobrze jeździł. Dobry będzie. Kurde. No dobrze. No ale teraz najważniejsze, czyli wheel spiny. Musimy sobie polosować aż 10 super wheel spinów. Aż 10 super wheel spinów. To jest dużo. Także losujemy. 10 super wheel spinów. Mykamy. Uwaga. Co? No dobra, Ferrari, no całkiem nieźle. Trzymajcie tam kciuki czy coś, no. Ja chcę tu fajne hajsy dropnąć. 400 tysięcy tam było. No nie, Renault Clio? O, już widzę co my z tym samochodem zrobimy. Kurde, pewnie, że tak. Ale będzie cisnął. O, 190. Honda Civic, jakaś kiecka, kurde, na autostradę. Po co mi to? Dawaj. 200, no. No po co mi to? Dajcie mi dobre rzeczy. Gdzie kochani. Uwaga. Dawaj, dostał. Jest 400 tysięcy. Lamborghini Diablo, nawet spoko. Dobra, ostatnie. Ostatnie, trzymajcie kciuki, bo to musi być dobre, no. Ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. Czy to będzie to? Ostatnie losowanko. Uwaga. Trzymajcie kciuki. Ostatnie losowanko. Uwaga. Kurde. No w sumie mam już 1 100 000, więc nawet nieźle. Ej. To Ferrari to jest chyba bardzo drogi samochód. To będzie... Nie. 600 tysięcy tylko. To prawie za darmo. Po co mi to? Ja wyłączam streama. Kurde, ale czekajcie, to jeszcze nie koniec. Mamy zwykłe wheel spiny. Może tutaj się coś uda wylosować. Uwaga. No. Ostatnie. No tam był jakiś MK2 coś tam. No i dupa, no. Z losowania wyszła totalna lipa. Tylko żeśmy sobie to ciekawe Renault Clio odblokowali. Gdzie to jest? Jest jakiś mały cip. Już go oczami wyobraźni widzę. Jest tutaj. Chodź do ludzka. Zrobimy z niego czary-mary.